Cześć, z tej strony Kefmif, a to jest Scraphanik, kolejny odcinek z serii takich zasad konstruowania maszyn realistycznych, realistycznych pojazdów. I w tym filmie chciałbym wam przedstawić, jak stworzyć takie silniki tłokowe, a może bardziej to, jak je zoptymalizować. Ja te silniki tłokowe tak już konstruuję od paru dobrych lat. Próbuję znaleźć optymalne ustawienia. I tutaj taki jeden z moich wcześniejszych projektów to jest wykonane w całości bez modyfikacji, to jest podstawowa gra. I to, jak skonstruować taki silnik, możecie u mnie znaleźć na filmie jeszcze z serii Survival. Tam jest taki specjalny film, w którym właśnie przez pół godziny próbuję zdobyć materiały, a następnie konstruować taki silnik tłokowy. Niestety na Survivalu to nie działa, ponieważ tam jest zastosowany trochę inny rodzaj fizyki, tam jest ona uproszczona, przez co ten silnik się gliczuje, ale tutaj jak odpalimy samego, to widzimy, że on tu nam podaje moment obrotowy normalnie z korbowodu na tutaj oś. On ma taką wadę, ten projekt, on jest niezoptymalizowany, on się tak gliczuje, widzicie, jak go wyłączam, to on się tak jeszcze trochę to lepiej, przez co może spróbować jakieś tam wibracje albo niechciane dźwięki czy jakieś efekty dymu, jak się tutaj będą zdarzać elementy. On działa w taki sposób, że mamy na górze te tłoki na takich ramionach umiejscowione, skrętnych, gdzie w rzeczywistości w prawdziwym silniku, po prostu silniku spalinowym, mamy tłoki, które chodzą nam na korbowodzie i one się przesuwają w cylindrze. Tutaj nasze te tłoki są zamocowane na takiej korbie jeszcze jednej na górze, ponieważ po prostu no, nie mamy cylindrów. Da się w tej grze też zrobić silnik taki normalny, gdzie jest po prostu tłok się przesuwa w cylindrze pod wpływem siły z silnika odrzutowego, ale to jest przede wszystkim bardzo zasobochłonne, jak i też wymaga dużo miejsca, to jest kompaktowe, takie rozwiązanie tutaj z tymi łożyskami na górze i po prostu nam tłok pcha tutaj wał korbowy po tym, jak się nam wał korbowy się skręca od kontrolera i tutaj nam wtedy sensory wykrywają coś, co można by uznać za takie jakby ustawienie zapłonu, czyli tutaj mamy takie półklockowe śrubki na takich ramionach i one w momencie, kiedy zostają wykryte przy skręcie wału korbowego przez sensor, to się odpala tłok i to po prostu powoduje to, że się ten silnik obraca. To jest takie wyprzedzenie właśnie tego zapłonu, bo jeszcze ten tłok ma ten swój czas rozsunięcia się. On jest ustawiony oczywiście na maksymalną prędkość i na dystans analogiczny do tego, jak jest umiejscowiony na tej korbie. To jest taki podstawowy prototyp, to już trochę ulepszony, wykorzystujący tutaj nowocześniejsze klocki, bo to jeszcze mi się wydaje, że był skonstruowany zanim wyszedł Survival, czyli to będzie jakiś 19-20 rok. Tutaj mamy już konstrukcję wcześniej, późniejszą, to jest jakiś już mój 22 rok. I tu widzicie, że on przede wszystkim jest cichszy, bo nie korzysta z tych elementów blaszanych, tylko to są klocki lekkie i rury zastosowane. Są też silniejsze już nowe kontrolery. Warto korzystać z tych najbardziej elementów na najwyższym poziomie, ponieważ one są najbardziej wytrzymałe i ma po prostu, on ma większą siłę. To akurat jest poziom trzeci, ale jak sobie zrobię na poziom maksymalny, to tutaj on nam będzie teraz chodził jeszcze płynniej, po prostu będą na najwyższy poziom ulepszone te tłoki. Kontroler na poziom piąty też, bo wtedy po prostu te łożyska tutaj nie mają luzu żadnego, one są całkowicie sztywno. I co widzimy też tutaj jest koło zamachowe. Ten silnik jest trzycylindrowy, w sensie trzytłokowy i chodzi gładzi od tego z czterema tłokami, ponieważ posiada koło zamachowe ciężkie. To jest mój ulubiony element do wykorzystywania jako koło zamachowe, bo po prostu masa do rozmiarów jest idealna i ma, poza tym kolizja też jest taka jak koła, przez co masa ta się rozkłada równomiernie. Nie ma takiego falowania. Jak widzimy, tutaj płynnie przekazuje na ten tryb zdawczy nam ten moment obrotowy. Przez koło zamachowe on też ma takie trochę jeszcze opóźnienie w tym gaśnięciu swoim. Tutaj widzicie też, że to jest napędzane, ta zębatka tutaj jest napędzana pomimo tego, że to jest klocek pomiędzy, ponieważ tutaj w środku
Jest zgliczowany tłok, a tłok nie ma kolizji z boku. Jak sobie zobaczycie tutaj teraz, jak ja sobie tłok rozsunę na taki dystans, żeby mógł przejść, czyli to będzie 5 kratek, to on nie posiada kolizji, ja mogę przez niego przejść. Tak samo to działa, jeśli chodzi o klocki. Wszystkie mogę w środku nim zbudować coś i on po prostu tutaj nie ma kolizji na tym elemencie. I to działa tak też jako takie przeniesienie napędu, żeby tutaj nie było takiego luzu. Tu widzicie, to jest po prostu wsadzona rurka w takim otworze, a tu jest normalnie zgliczowane z dwóch stron, ułożyskowane. Dzięki temu to też jest takie sztywniejsze i nie ma takich wibracji. No dobra, to jest taka opcja, że możemy sobie zamontować koło zamachowe, żeby ten silnik nam chodził płynniej, plus te jeszcze dodatkowe ułożysko w tym miejscu. Ale możemy też zrobić tak, że po prostu możemy dodać więcej tych tłoków, wtedy silnik nie będzie chodził po prostu również ze względu na to, że nie będziemy mieli takich dziur jakby w zapłonie, można by powiedzieć. No i też widzicie, że on chodzi porównywalnie płynniej, jak nie nawet bardziej płynnie od tego trzycylindrowego, trzytłokowego, przepraszam. Też ładnie widać to, jak jest ten tłok tutaj, przekazuje nam ten moment, na to łożysko tutaj. I to już naprawdę wtedy jest silne. Jak mamy, im więcej oczywiście tych jest tłoków, tym ten silnik będzie silniejszy, niekoniecznie będzie szybszy. Jeśli chcemy zrobić szybki silnik, to akurat może być bardziej optymalne wykorzystanie mniejszej ilości tłoków, po prostu będzie i będą ze sobą tak kolidować one swoją prędkością. Ale jeśli chcemy zrobić silnik mocny, który ciągnie dużo momentu i będzie przechodził płynnie, no to im więcej tłoków, tym lepiej. I przechodząc dalej, też mamy zastosowanie tych silników w pojazdach. Tutaj zrobiłem sobie takie podwozie ala Fiat 126P z zawieszeniem z tyłu. Tu mamy silnik obcięty, to są tylko dwa tłoki, tak jak w prawdziwym Fiacie 126P. I on tutaj ma takie malutkie koło zamachowe w postaci tego dekla. Nie potrzebuje dużego koła zamachowego, żeby chodzić płynnie pomimo dwóch cylindrów, ponieważ tu jest po prostu już układ z przekładnią tutaj kątową. Mamy tryb, który on nam przekazuje tutaj na ten, jakby na ten taki jakby dyfer, z którego wychodzą półośki. Tutaj mamy przegub w tym miejscu. One są możliwe do pobrania na workshopie. Tutaj mamy po prostu zmontowane z tych takich najmniejszych możliwych klocków. Tu mamy małe łożysko i małe takie panele. I tutaj mamy po prostu już dalej elementy, takie zawieszenia, takie wahacze na sprężynach, które są trochę wypchnięte przez to, żeby były pod kątem i żeby się ten silnik tam mieścił tutaj. Akurat są dosyć sztywne, więc nie będzie widać mocno, jak się uginę ten zawias, ale jak tutaj już trochę tą sprężynę osłabię, to widać, że tutaj nam to razem z półosią nam to koło chodzi. Także jakieś to zastosowanie ma. No, tu widzicie, jak to koło chodzi, pracuje. Ta półośka się ugina. To będzie widać, jak będziemy jechać. Z przodu zawieszenie w tym pojeździe jest takie trochę ciekawe, bo tutaj też mamy takie. Chciałem zaimitować tutaj jakby ten poprzeczny reser w maluchu, ale nie wiem, jak to zrobić w mechaniku konkretnie. To mam po prostu sprężyny poprzeczne ustawione pod kątem, aby nam te wahacze poprzeczne też chodziły tak pod kątem. Bo widać tutaj też na tych kołach tutaj, że one są ustawione w takim negatywie, tak jak było w prawdziwym maluchu. On też jak stoi na pusto, bez paliwa, bez pasażerów, też jego koła stoją w negatywie. I też silnik jest mi za osią, to akurat kojarzę, bo takiego malucha robiłem. W tym miejscu w maluchu prawdziwym jest bak, tutaj są elementy elektryki i silnik tak siedzi nam za osią. Tu mamy skrzynkę biegów, ze skrzynki biegów wychodzą nam ułożki. Jeszcze w prawdziwym maluchu w tym miejscu powinna być, o tutaj, jakby w tym miejscu powinna być jeszcze dmuchawa napędzana od silnika paskiem, bo w maluchu silnik jest chłodzony powietrzem. Też jak widzicie w ogóle, ja tu sobie chodzę, te silniki tam, ten silnik chodzi, mogę też te odpalić silniki i gra nam się wcale nie obciąża. Same te silniki nie są obciążające mocno komputer. Sobie mogę odejść od nich i one będą sobie pracować, a my się przejedziemy tym samochodem. Tutaj bezpośrednio silnik jest przekazywany moment obrotowy na te półośki. Nie ma żadnego mechanizmu sprzęgła, to pokażę zaraz, jak to skonstruować. Nie ma też wstecznego biegu. Skonstruowanie skrzyni biegów w Scrap Mechaniku, nie korzystając z modów, jest dosyć ciężką sprawą. Właśnie widać, jak to się kończy, jak nie mamy wstecznego biegu, ale możemy zrobić tak, jechać dalej. Myślę, że może w przyszłości jakąś na te podwozie skonstruuję.
nadwozie maluchowskie albo coś, może Fiat 500, może niekoniecznie maluch, już tych pojazdów PRL-owskich trochę było. I widać, jak tutaj to zawieszenie sobie pracuje, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Jak sobie skręcimy, to nam się trochę te wahacze pouginają. Mamy przykładnie 1 do 1, jest taka sama prędkość obrotowa silnika, jak jest prędkość obrotowa kół, ale ponieważ koła są większe, to pojazd jedzie w miarę szybko. Też pamiętajcie o tym, że właśnie im większe koło, tym pojazd będzie poruszał się szybciej, pomimo tej samej prędkości obrotowej silnika. Tutaj on się kręci jeszcze wolniej niż tamta, ale mimo wszystko ten samochód porusza się w miarę sprawnie i szybko. Sobie wrócimy, pokażę wam kolejny pojazd. W kolejnym pojeździe będzie właśnie zastosowany mechanizm sprzęgła, jaki będzie też silnik z tłokami zaupgradowanymi na maksa. Poza tym jest to po prostu już samochód, gdzie ten cały silnik jest wkomponowany w nadwozie, jest to polone z coupe. I on posiada, o, widać jak się rozbiegał ten silnik pomimo zgaszenia. Tamte niech sobie chodzą, a my wsiądziemy do Poloneza, gdzie tu było klamka. Tutaj się otwiera drzwi, ojej, to chyba nieprofesjonalnie zrobione. Tak, i tutaj mamy silnik z przodu, napędzający oś tylną. Mamy trzy tłoki, na cztery już było za mało miejsca najwidoczniej. Nie pamiętam, jak to konstruowałem, ale widać tutaj mamy też takie coś w stylu kolumn McPhersona z przodu, bo nie wiem. Nie polonezowskie, ale to mamy mechanizm sprzęgła, który działa tak, że jak wciskamy W, to nam się tutaj po prostu ten tłok wysuwa, bo w Scrap Mechaniku, nie wiem czy wiecie, ale od niedawna jest taka funkcja, że z poziomu fotela kierowcy możemy też sterować elementami typu jak kontrolery i tłoki. Także właśnie wciskam W, to nam się wysuwa, jak wciskam S, to nam się chowa i to jest taki prosty mechanizm sprzęgła. Dalej mamy przeniesienie napędu przez wał, tu mamy znowu przegub. Mamy przykładnię kątową i tutaj mamy tylny most ze sprężyną tylko z jednej strony, ponieważ on tak jest sztywny, się nie przechyla na boki. No to co, można ruszyć w drogę. Odpalamy. Pod piąteczką mamy przełącznik. Trochę nam się coś tutaj telepie. Nie mamy koło zamachowego. Za koło zamachowe nam służy tutaj mechanizm sprzęgła. I co, wcisnę W. Sprzęgło nam się załączy. I ruszyłem. Jak widać, też się porusza całkiem szybko i sprawnie. Czyli na sprężyna też tutaj trochę coś się ogina, coś tam działa, tutaj tylne zawieszenie. Jakoś tam te nierówności tutaj wybiera. Z przodu silnik tutaj się nam mieści całkiem nieźle. Myślę, że w takim samochodzie akurat tej skali to jest idealny rozmiar. Jakby ktoś jeszcze potrafił skonstruować pasującą skrzynię biegów do tego, to w ogóle byłoby super, że właśnie tak żeśmy ruszyli. Jedziemy teraz, nie wiem, 25 na godzinę, żeby móc tak jeszcze po prostu trochę przyspieszyć tak do tych 40-50, żeby może tak właśnie jeszcze o jeden stopień, żeby z tej przykładni 1 do 1 zrobić 2 do 1. Silnik wyłączyłem, rozsprzęglam, hamulców nie ma. O, to wiem, co jeszcze wam pokażę. Patrzcie, jak teraz włączę zasprzęgle i wysiądę, co jest moim zdaniem takim wyznacznikiem tego, czy pojazd ma sens, to jest to, czy się porusza szybciej od biegnącego gracza. I tak, taki samochód zasilany silnikiem tłokowym porusza się minimalnie szybciej od biegnącego gracza. Także jeśli... Ale teraz go nie dogonię. Także jeśli chcecie mieć taki samochód na survivalu, który nie będzie zużywał w ogóle paliwa, to jest jedna z lepszych metod. Jeśli chcecie się przemieszczać, jak widzicie, on mi właśnie uciekł. I też widzicie, jak on jest duży. Także z przewożeniem towarów tak, w takim pojeździe nie powinno być problemu. Chyba go już nie dogonię. Przejdziemy teraz do tego podwozia 126P. Spróbujemy go dogonić. O, się zawieszenie nam wygięło. A i teraz nam ucieka. Ruszył, ale spróbujemy dogonić tamtego Poloneza. No dawaj, ruszaj. To się trochę szybciej przemieszcza, bo po prostu jest lżejsze. Może go dogonimy. No, że będzie ciężko, także słuchajcie, ja w tym miejscu zakończę. Zapraszam was do innych filmów i do subskrypcji. Możecie też napisać, co chcecie kolejne zobaczyć. Może jakieś elementy zawieszenia przedniego, może jakieś elementy, jak konstruować po prostu realistyczne nadwozie, jak w ogóle zacząć, od czego zacząć przy konstruowaniu takiego realistycznego samochodu. A może coś z kolei, może macie jakąś propozycję, co zbudować jako lokomotywę, jaki wagon, albo sami macie coś do zaprezentowania, proszę piszcie w komentarzach. Chętnie nagram coś
z Waszych konstrukcji. Zapraszam też do Discorda. Link jest na stronie kanału w zakładce informacje, w zakładce linki. Teraz tak YouTube to schował. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach.